Russia, a banki będą mogły... Nie uważaj pan, kurwa, pana mać! Przepraszam pana, jestem taki zamaszysty, wie pan. Co? Panie premierze, chodźmy. Przepraszam. Wpuścić chamstwo na salony! Pani uważa. Pan pozwoli, że się z panem napije? Aleś pan wsadził tego Tarkowskiego. Należało mu się. Dawno mu się należało. To bydlak. Bydlak. Zupełnie. Całkowicie się z panem zgadzam. Po trupach do kariery. Wie pan, odkąd został wicepremierem, dawnych przyjaciół nie poznaje. Wicepremierem? Od prywatyzacji. No wie pan, tam, gdzie się można najwięcej obłowić. Aleś go pan rugnął bezlitośnie. Wyleczyłeś go pan z tej buty jak najlepszy doktor. Pan pozwoli, graczyk. Dyzma Nikodem. O pozwól, kochany, że ci przedstawię doktor Nikodem Dyzma, minister Jarzyński. Słyszałem, to pan usadził Tarkowskiego. Pan jest lekarzem? Nie no, broń Boże. A, więc doktor ekonomii, no. Najrozsądniejszy dzisiaj zawód. Gdybym ja miał doktorat z ekonomii, to już dawno byłbym premierem, a nie jakimś głupim ministrem rolnictwa. Ale wszyscy o panu mówią, jest pan bohaterem wieczoru. Tak to jest. A Tarkowski, zero podniesione do enty potęgi, zawsze pozostanie zerem. Tak to wiemy z matematyki, prawda, panie kolego? Tarkowski, chuj, szkoła samatka. Dobrze powiedziane po męsku. Tarkowski, chuj, to... Tarkowski, chuj! Słodki, szkoda!